Stanisława Leszczyńska urodziła się 8 maja 1896 roku w Łodzi. W dzieciństwie wraz z rodziną przeprowadziła się do Rio de Janeiro. Tęsknota za ojczyzną zapieczętowała decyzję o powrocie do Polski, gdzie 33 lata później Stanisława została aresztowana. Mimo okrucieństwa i niebezpieczeństw wypowiedziała słowa: nie wolno zabijać dzieci. Pomagała kobietom ciężarnym i wychowującym niemowlęta w nieludzkich warunkach. Modliła się słowami: Maryjo, przybądź chociaż w jednym pantofelku. Z odwagą oraz bezgraniczną wiarą odbierała porody i walczyła o życie ludzkie, stając po stronie miłości i współczucia.